I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Mass Effect 2. Przyznam, że mamy małą przerwę, nie wiem czy między kolejnymi odcinkami też nam nie wskoczy, bo jesteśmy w bardzo ważnym momencie fabularnym i jak ktoś przegląda sekcję komentarzy, no to też może czuć niemałe zagubienie. Bardzo dziękuję za pomoc, jaka się tam pojawia, bo ile osób, tyle propozycji, co trzeba teraz zrobić, żeby było ok. Część komentarzy mówi, leć teraz pomóc Tali, zanim spotkasz się tam z tym getem, którego gdzieś tam ostatnio zdobyliśmy. Inne komentarze mówią, weź, wybudź tego geta i z nim ruszaj na misję Tali. Inne jeszcze mówią o tym, że jak wybudzimy geta, to najpierw wróćmy na mostek, zróbmy tutaj misję, a dopiero później Tali i lojalnościową. No właśnie, nowego towarzysza, bo z komentarzy zrozumiałem, że ten get będzie naszym ostatnim towarzyszem, którego tu poszukujemy. I naprawdę, żeby tak... No nie chcę niczego zepsuć, tak? Nie chciałbym niczego zepsuć, ale tych propozycji jest tyle. Ja przypuszczam, że ilu graczy, tyle różnych opcji było. Czy mamy ulepszone wszystko na Normandii? Mam nadzieję, że tak. Możliwe są dalsze ulepszenia. Może szybko jeszcze nim ruszymy, chociaż nie wiem, czy licznik już nie ruszył, ale chyba jak nie idziemy na misję... Mogę ci pomóc? Jak nie idziemy na misję, to chyba nie ma to żadnego wpływu, jeżeli chodzi o nasz czas, jaki nam pozostał. Ale przypytałbym wszystkich towarzyszy, czy nikt nie ma jakiegoś ulepszenia dla statku. Masz pomysł, jak jeszcze przygotować się na zbieraczy? Przepraszam, zrobiłem co mogłem. Skupię się na badaniu techniki zbieraczy. Pozwolę ci pracować. Będę to w razie czego. Więc pracuj. Chociaż z tego, co kojarzę, w miarę na bieżąco zbieraliśmy tutaj te wszystkie technologie, ale na wszelki wypadek. Komandorze, mogę w czymś pomóc? O! Masz pomysł, jak przygotować się na zbieraczy? Mamy najlepszy dostępny pancerz. Nareszcie się nie znam, komandorze. Porozmawiamy później. To w ogóle komandorze? Mi jak taka rozmowa kończąca. Czy zrobiłeś wszystko, co mogłeś? Pozamykałeś wszystkie tematy? Tak, tak. Mamy wszystko, co najlepsze. Możemy ruszać dalej. Więc, no ten nasz nowy kolega chyba w piwnicy leży. My lecimy... A, kajuta kapitańska jest wyżej. Nieaktywny get, a to tu jesteś. To lecimy do maszynowni zobaczyć, co tam słychać. Też przepytać ich, no, o te maszyny, czy technologie. Dałeś nam już coś, Zish? Shepard, dopadła mnie jakaś cholerna nostalgia. Zakładam, że tak. O, nadzór, użyj. Prawdziwa piękność, co? Może. Zabrałem to krogańskiemu watażce Gesarkowi. Jakieś 17 lat temu przewodził krwawej hordzie na Omedze. To nawet nie było zlecenie. Koleś pomyślał, że porwie transportowiec, na którym akurat leciałem. Poważny błąd. Zejdź nam z... Mieliśmy z Gesarkiem zejdź nam z interkomu, Zid! Przetrąciłem mu kula... Shepard. Mógłbyś na podstawie wspomnień ze zbiornika zrobić coś z tych materiałów? Nic więcej nie wymyślę. Nie jestem techniczny. Ciesz się tym, co masz. Sprawdzam tylko, jak sobie radzisz. Siedzę sobie i myślę. Obraz. Wreszcie zaczynam go rozumieć. Wspomnienie ze zbiornika. Bitwa na Kanrum. Martwy, nagi Turianin. Rzadko wychodzą ze zbroi. Krogański but oparty na jego głowie. I Czekan. Czekan wchodzi pod płytę brwiową, odrywa ją. Oczy zczerniały, mięśnie są napięte, gotowe by się rwać. Rozumiem. Kanrum? Nic mi to nie mówi. Śmierć Siagur, samicy watażki. Zabili ją Turianie, na których potem polowano, żeby zrobić z nich przykład. Nawet jeśli wygrali wojnę. Ostatnie starcia przed końcem rebelii. Nie rozumiem. Może dlatego, że mnie tam nie było. Nie ma czego rozumieć. Turianin rozrywany za swoje czyny na sztuki. To piękne. Wcześniej nic nie czułem, ale teraz rozumiem. To była dobra walka. Wróg został zniszczony. Sygnał wysłany. Rozumiem. Nienawidzę Turian. Powinieneś się cieszyć. To krogańska refleksja? Akceptacja bez miaru nienawiści? Tortur? To nie tortury. On już nie żyje. Tak, to było złe. Zbrodnia przeciwko nam też była zła. Więc nasz sygnał musiał być taki sam lub gorszy. Nie chodzi o nienawiść Okira, ani o to, kim byli. Chodzi o ich czyn.
Dzięki tobie mam klan i zaczynam rozumieć, dlaczego to ważne. Wciąż myślę o moim miejscu w tym wszystkim, ale to mnie rozbawiło. Nic innego mnie teraz nie zaprząta. Kurczę, kroganie muszą mieć ciekawe kabarety w takim razie. Chyba, że oni bawią się w czasie walki, czy jak. Jack, ty nam dałaś w sumie jakieś tu swoje wynalazki? Hej. Nie dała i nie ma nic. Powiedz mi coś, czego o tobie nie wiem. Nie ma co opowiadać. A co? Nieważne. Chcę wiedzieć więcej i nigdzie się stąd nie ruszę. Mam dla ciebie walczyć. Nigdzie nie jest napisane, że mamy być przyjaciółmi. Nieważne. Coś, czego nie wiedziałeś, co? Coś oczywistego, jak moje tatuaże, czy coś równie nudnego. Nie jesteś zainteresowany, o ile nie dotyczy cię to bezpośrednio. Już przez to przechodziłam. A może mówię szczerze? Skąd możesz wiedzieć? Mam oczy i mam przeszłość. Wycofasz się, jak tylko uświadomisz sobie, że nie jesteś pierwszy i że jestem odporna na twoją pomoc. Masz mnie. O co chodzi z tymi tatuażami? Niektóre symbolizują więzienia, w których siedziałam, a inne zabitych. Wiesz, tych jeszcze inne przypominają mi o rzeczach, które straciłam. Ale to nie twój interes. A niektóre są... bo kurwa, niby czemu nie? Robisz wszystko, żeby nie dopuścić ludzi do siebie. Byłam z wieloma ludźmi, ale jeśli pytasz o chłopaka czy dziewczynę, to... owszem, to się nigdy nie udaje. Strata czasu. Jeśli pozwolisz komuś się do siebie zbliżyć, to znaczy tylko, że wystarczy mu krótsze ostrze. Ja dziękuję. Wolę być samotna, ale żywa. Wygląda mi na to, że ci tego brakuje, chociaż się nie przyznasz. Możesz się czepiać słówek, ale to nie zmienia tego, jak działa galaktyka. Daj spokój. Przecież nie jedno w życiu widziałeś. Jesteś twarda, ale sama nie przetrwałabyś przez tyle lat. Kiedy zaczynałam, pracowałam z taką dziewczyną, Manarą, i jej chłopakiem. Oni znali się na rzeczy, więc myślałam, że mi pomogą. Ta, jasne. Pomogli mi wejść do ich łóżka. A kiedy już trafiliśmy na istną żyłę złota, zakosili moją działkę. Ale ja wiedziałam, co się święci, więc pierwsza ich dorwałam. Od tego czasu nie zawracam sobie głowy przyjaźniami. Samolubne dupki. Ale to nie oznacza, że zamierzali cię zabić. Mam przeczucia. Nie potrzebuję dowodów. Zrobiłam to, co było rozsądne. I lepiej to zapamiętaj. Kiedy ktoś chce mnie wyruchać, zawsze robię to, co jest rozsądne. Czyli żaden związek nie wchodzi w grę. Okej, pogadamy Musimy później. Musimy to jeszcze kiedyś powtórzyć. Czekaj. Teraz moja kolej na pytania. Do tej pory ludzie zazwyczaj uciekają. Dlaczego mnie o to wszystko pytasz? Masz na mnie ochotę? Bo jeśli chodzi tylko o seks, może trzeba było walić prosto z mostu. Nie, dziękuję. O, możemy tak na ostro zagrać? Nie, chcę cię lepiej poznać, tyle. Nie spieszy mi się. Najpierw chcę wiedzieć, co cię nakręca. Nie musisz kogoś znać, żeby z nim sypiać. Musisz tylko wiedzieć, gdzie wsadzić. Dobra, może pogadamy później. A może nie? Czekaj, ale to chyba nie traktujesz jako podryw z naszej strony. Staraliśmy się unikać tego tematu. My mamy DLC do takich rzeczy, nie? Znaczy, postać z DLC. Cześć, Tali. Kiedy znajdziemy trochę czasu. A. Mam namiary na wędrowną flotę. Możesz coś zrobić, żeby Normandia zyskała przewagę nad statkiem zbieraczy? Moje wzmocnienia tarcz będą przydatne, ale chyba nie mogę zrobić nic więcej. Czemu musiałaś tam lecieć? Możesz mi pokrótce wytłumaczyć, o co chodzi z flotą? Rada Admiralicji oskarżyła mnie o zdradę. A to słyszeliśmy. Jeśli nie wrócę, żeby... Dobrze, czyli obgadaliśmy z nią wszystko. Normandia jest rodzaju żeńskiego, prawda? Oczywiście, to najsłodsza dziewczyna. Eddie też jest rodzaju żeńskiego. Tali na pewno. Do czego zmierzasz, Kenneth? Mówię tylko, że czuję się troszkę zagrożony. Pierwiastek żeński występuje tu obficie, a ja jestem jedynym facetem. Ale z ciebie fajfus. Widzisz, o czym od razu pomyślałaś? Muszę na siebie uważać. Czym możemy służyć, komandorze? Dobra, kontynuujcie. Kontynuacja. Tak jest, komandorze. Więc jak widać, chyba przerobiliśmy wszystko.
wszelkie możliwe rozwoje. Jeszcze zobaczmy tutaj. No, nadrabiamy też rozmowy. Mam nadzieję, że to nie wpływa na nasz licznik. A jak wpływa, to coś będziemy kombinować. No ale chciałem mieć... Ktoś go położył w kwaterach załogi? Nie. Zbieracze zajęli nowy kanton. Może zajęli. Tak, ale żona z córką pojechały w Anglii. Gaduły. Odpoczywają właśnie w sam... No Tej nam już dawał te wszystkie dodatkowe opcje. Mogę ci zadać parę pytań? Proszę bardzo. Chcę porozmawiać o czymś innym. Pytaj. Muszę już iść. Wrócę do moich medytacji. To jest piękny sposób na prowadzenie rozmów. No właśnie, to jeszcze pytanie do znawców, czy między misjami, zanim ten licznik ruszy, możemy jeszcze z nimi tutaj rozmawiać? Czy to też jakoś... Właśnie o tobie myślałam. Aha. Czy to też może mieć jednak jakieś takie negatywne skutki, tak? Że czas ucieka, oni tam jednak nad tym wszystkim pracują. To tam nam też już niczego nie wymyślisz, nie? Melinda, Jacob, do widzenia. Pójdę już. Oczywiście. No i od Garusa na pewno braliśmy. A, to jest toaleta. Nie wchodziliśmy tam, Eddie. Bez obaw. Od Garusa też już braliśmy, co mogliśmy wziąć. Od Mirandy podobnie. No, można sprawdzić tam pewności, ale tak. Akurat... Komandorze, w czym mogę pomóc? Masz chwilę, Mirando? Mam dużo pracy, Shepard. Może innym razem. Nie będę ci przeszkadzać. Oczywiście, komandorze. Jak zwykle. Dużo pracy. A, to tutaj trzymają chyba tego kolegę. No to... Jak już byliśmy u wszystkich, to pójdźmy do wszystkich. Shepard, czego sobie życzysz? Co możesz mi powiedzieć o uzbrojeniu Normandii? Ulepszanie uzbrojenia dało świetne efekty. Możemy teraz komuś nieźle przywalić. Może nawet będziemy mieć spore szanse w starciu ze zbieraczami. Pogadamy później, Garusie. Jakby co, będę tutaj. No i idealnie, więc mamy już pewność, że statek czy Normandia jest ulepszona w 100%. No nie wiem, czy tutaj jeszcze nasz kolega czegoś nie zaoferuje, no ale... W czym mogę pomóc, komandorze? Do widzenia, pani doktor. Komandorze? Ze wszystkimi się żegnamy. To trochę przerażające, jak takie ostatnie pożegnanie. Tu wbijamy, dzień dobry. O, wylecz rany? Czy chcesz na stałe wyleczyć rany na twarzy i usunąć wszelkie ślady po implantach? Warto? Pytanie. Mi się podoba. Wydaje nam charakteru. Ale dobra, Eddie, możemy pogadać? Eddie? Ej, no to jest... Oni się boją, że jak wybudzimy Geta, to go nie odratujemy. To jest gość, który... Albo gościuwa, którą pokonały zombiaki, więc no sorry, chyba jesteśmy lepsi niż zombiaki. Co to za część statku? Tordzeń SI, przechowujący moje wyższe funkcje. Nie jesteś mobilna, prawda? Nie możesz stąd wyjść. Mam minimalny dostęp do systemów statku. Bezpośrednie połączenia pozwalają mi posługiwać się monitorami zabezpieczeń i systemem informacji ogólnej. Podczas walki otrzymuję tymczasowy dostęp do systemów walki elektronicznej. Jednej rzeczy trochę nie rozumiem. Jeżeli to jest rdzeń SI, to czemu trzymamy Geta w miejscu, które jest teoretycznie najbardziej narażone na atak? Serwerownie. Baczność! Spocznij. Włączę to coś. Bądźcie gotowi. Tak jest! Nasze systemy odizolowane. Dodatkowe zapory aktywne. Gotowość do zwalczania prób włamań. Rozumiesz moje słowa? Tak. Zaatakujesz mnie? Nie. Wymieniłeś moje imię. Znamy się? Wiemy o tobie. Bo walczyłem z wieloma getami. Nigdy się nie spotkaliśmy. My nie, ale spotykałem inne gety. Wszyscy jesteśmy getami.
i nigdy cię nie spotkaliśmy. Jesteś Shepard, komandor. Przymierze. Człowiek. Walka z heretykami. Śmierć z rąk zbieraczy. Ponownie odkryty w starej maszynie. Stara maszyna, czyli żniwiarz, tak? Żniwiarz. Nazwa nadana przez Protean, oparta na przesądach. Nazywamy te byty starymi maszynami. Wydajesz się bardzo dużo o mnie wiedzieć. Ekstranetowe źródła danych. Niezabezpieczone transmisje. Odbieramy wszystkie dane istot organicznych. Obserwujemy. Obserwujecie mnie czy istoty organiczne? Tak. Tak co? To i to. Nie chcesz, Getcie, żebyśmy zarymowali coś do tego, nie? Co to znaczy heretykami? Gety tworzą własną przyszłość. Heretycy poprosili stare maszyny, aby ją im dały. Nie są już częścią nas. Badaliśmy sprzęt starej maszyny, żeby chronić naszą przyszłość. Żniwiarze zagrażają również wam? Tak. Dlaczego mieliby atakować inne maszyny? Jesteśmy inni. Nie mieścimy się w ich planach. Jaką przyszłość tworzą gety? Naszą. To, co robicie, będzie też miało wpływ na inne istoty? Tak, jeśli się w to zaangażują. Nie jesteś w sojuszu ze żniwiarzami? Zwalczamy heretyków. Zwalczamy stare maszyny. Shepard Commander zwalcza stare maszyny. Shepard Commander zwalcza heretyków. Współpraca służy osiągnięciu celów obu stron. Chcesz do nas dołączyć? Tak. Jak cię nazywać? Get. Ciebie, konkretnie. Wszyscy jesteśmy getami. Jak się nazywa stojąca przede mną jednostka? Nie ma żadnych jednostek. Jesteśmy getami. Na tej platformie funkcjonują aktualnie 1183 programy. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Tak, to chyba pasuje. Biblia chrześcijan. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 5, werset 9. Właściwa metafora. Jesteśmy Legionem, terminalem getów. Zintegrujemy się z Normandią. Dziękujemy za wymianę danych. Dzień dobry. No i tutaj robi się ciekawie, bo z tego, tak wracając do komentarzy, z tego co rozumiem, nie powinniśmy w tej chwili rozmawiać z Legionem dalej, żeby czegoś tam nie odpalić, a lecieć i najlepiej na misję Tali w tym momencie, zabrać kolegę. Chociaż wróćmy na mostek, bo jeszcze coś na mostku miało się wydarzyć. Dlaczego musieli tak skomplikować? Jakieś liczniki, nieliczniki, dobre, złe zakończenia, no może po to, żeby gracze później lecieli. Co, coś tu się rzeczywiście dzieje? Przekaźnik masy? Chyba, że mostek to na zasadzie tutaj. Nieprzeczytane wiadomości, nic tu nie ma. Ulepszenia mamy wszystkie, status oddziału. Jest! Legion. Sonda bojowa lecz przed... Okej. Okay. O, snajperki... No to chyba już będziemy do końca biegać taką ekipą. Jeszcze spojrzę na misje, jakie tu mamy. Dziennik, Cytadela, przybycie. Okej. Okay. No i teraz najważniejsze, żeby tutaj nie zamieszać za bardzo. Lecimy na misję Tali. Tak z tego, co zrozumiałem. A od Tali... A zbadam. A od Tali będziemy ruszać na... misję lojalnościową tego getta i później główny wątek znów do nas wraca. I wszystko powinno być spoko. O ile niczego nie pokręciłem, więc Tali, dzień dobry. Doczekała się dziewczyna. Wędrowna flota. To tu. O, a z tego możemy pobrać... Aha. No fajnie, fajnie. Gdzie macie jakieś dla nas planety, coś? To skomplikowane. Wędrowna flota, na którą składa się 50 tysięcy jednostek mieszczących ponad 17 milionów Quarian, to największa grupa przemierzających kosmos statków w znanej nam galaktyce. Mimo że odbywający pielgrzymkę Quarianie zwiedzili większość zamieszkanych światów w galaktyce, niewielu obcych kiedykolwiek postawiło stopę na kwariańskim statku. Pozwolą nam na to? No, Tali musi iść, chcąc nie chcąc... O,
w sumie już tyle razy przełączyliśmy jej wygląd, że nie wiem, który jest oryginalny. Ale Legion, chodź, będziesz z nami tutaj śmigał. Talizora Vasnima Narraja prosi o zgodę na dokowanie Narrai. Wasz statek figuruje jako własność Cerberusa. Proszę o weryfikację. Po latach tułaczki w otwartej przestrzeni na grzbietach fal światła pośród ławic pyłu zakończę wędrówkę, gdzie ją rozpoczęłam. Zezwalam na dokowanie. Witaj w domu, Tali. Wyślijcie do nas ekipę od bezpieczeństwa i kwarantanny. Nasz statek nie jest czysty. Rozumiem. Podchodźcie do doku numer 17. Chyba lepiej by było nie zabierać... Weźcie to cholerstwo z mojego statku, nim wywołacie incydent, przy którym fiasko udziału Cerberusa w projekcie Podniesienie będzie jak dzień spędzony na zbieraniu śmieci. Spokojnie, jest z nami. Ten Get jest ze mną. Ponoszę za niego odpowiedzialność. Akurat, to mój statek. Jeśli to zaatakuje, odpowiedzialność spadnie na mnie. Nie mam na to ochoty. Wpuszczam pana na pokład ze względu na Tali. Ten Get to już przesada. Proszę go zostawić na swoim statku. To pana statek, ale ja jestem gościem. Legion należy do mojej drużyny, więc albo mnie pan zastrzeli, albo obaj wejdziemy na pokład. Mogę was też wyrzucić. Nikt tu nie lubi Getów ani Cerberusa. Nie gwarantuję wam bezpieczeństwa. Mogę trzymać ich z daleka od bojowo nastawionych członków załogi. Ostatnio bojowe nastawienie jest coraz częstsze, Talizora. Biorąc pod uwagę stawiane ci zarzuty, to tylko pogarsza sprawę. Co ma pan na myśli? Oskarżają cię o sprowadzenie do floty aktywnego Geta w ramach tajnego projektu. To obłęd! Nigdy nie przywoziłam aktywnych Getów. Przysyłałam tylko części i kawałki. Wysyłałaś części Getów do wędrownej floty? Tak. Mój ojciec prowadził badania, potrzebował materiałów. Jeśli wysłałam coś, co było tylko uszkodzone, a nie trwale nieaktywne... Nie. Sprawdzałam wszystko, byłam ostrożna. W zasadzie mam rozkaz osadzić Talizora w areszcie do przesłuchania. A zatem, Tali, nie wolno ci opuścić tego statku do końca procesu. Dziękuję, kapitanie. Przygotowania rozpoczęły się wraz z waszym przybyciem. Przesłuchanie odbywa się na placu ogrodowym. Powodzenia. No dobra, wbiliśmy tutaj. Dzień dobry. O, drzwi. Dobra, może tak, pogadajmy z kapitanem jeszcze. Porozmawiajcie z admirał Raan. Czeka tam na was. No, Legionik, ale ty, kurczę, niedawno mieliśmy Tejna, który wydawał się tak fajny, a teraz nam jeszcze Legion w to wszystko wbił. Ze względu bezpieczeństwa nikt nie może wyjść aż do zakończenia procesu. A, to swoje tutaj potrwa. To pogadajmy. Nie mogę uwierzyć, że oskarżają Talizora o coś takiego. No cóż, kapitan też. Wpuścił Geta na statek. Złożę skargę. Najpierw musisz nas zastrzelić. Tali, a co ty myślisz o tym, że wzięliśmy twojego, znaczy naszego nowego kumpla na taką ważną misję? Shalom Raan! Talizora was Normandii. Cieszę się, że jesteś. Nie mogłam dłużej odwlekać procesu. Ciocia Raan! Shepard was Normandii? To jest admirał Shalaran Vastonbay. Jest przyjaciółką mojego ojca. Chwileczkę. Raan, nazwałaś mnie was Normandii. Niestety. Rada Admiralicji postanowiła sądzić cię pod tym nazwiskiem, ponieważ odeszłaś z nimi. Jesteś admirałem. Czy to znaczy, że jesteś jednym z sędziów? Niestety nie. Ze względu na znajomość Stali i jej ojcem, musiałam wycofać się z udziału. Ojciec pewnie musiał zrobić to samo. Zobaczysz w środku, Tali. Ja będę prowadzić proces i pilnować przestrzegania protokołu. Ale nie mam głosu w ustalaniu werdyktu. Rozumiem, że przynależność do ludzkiego statku to zła oznaka. Odebrali mi nazwę mojego statku. Wychodzi na to samo, jakby mnie wygnali. Jeszcze nie jest po wszystkim, Tali. Masz przyjaciół, dla których wciąż jesteś Talizora Vasnima, bez względu na twoje oficjalne nazwisko.
to jak was nie ma, to są czy nimo? Powinniśmy zaczynać. Czy Tali ma obrońcę, kogoś, kto będzie ją reprezentował? Owszem. Według kwariańskiego prawa jest teraz członkiem twojej załogi. A oskarżony załogant jest zawsze reprezentowany przez kapitana swojego statku. A więc to ty będziesz występować w mojej obronie. To fatalny pomysł, ale jestem zaszczycony. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci pomóc, Tali. Dziękuję, Shepard. Nie znalazłabym lepszego obrońcy. Nasze prawo jest proste. Nie musisz się martwić o żadne kruczki prawne, ani luki w przepisach. Staraj się mówić prawdę. To musi wystarczyć. Chodź już. Obiecałam, że nie będę cię zatrzymywać. Konklawę rozpoczyna obrady. Błogosławieni niech będą przodkowie, którzy uchronili nas od śmierci, zapewnili pokarm i pozwolili dożyć tej chwili. Kila Selai. Oskarżona Tali Zora was Normandy przybyła ze swoim kapitanem, by bronić się przed zarzutem zdrady. Ochrona! Na sali jest Get! Czy Tali wydaje się, że groźbami wpłynie na wynik procesu? Kapitan Dana wpuścił tego Geta na pokład. Chce pan podważyć decyzję kapitana Rai, admirale Corys? Sprzeciw odwołany. Shepard was Normandy. Tali Zora jest oskarżona o zdradę. Wystąpisz w jej obronie? Absolutnie nie. Popatrzcie na jej zasługi. Po co? Nie no, piękne są te możliwości. Zgadzam się, jeśli w ten sposób pomogę Tali. Ale w duszy pozostanie dumną obywatelką wędrownej floty. Tali Zora Vasnima. To przykre, że jej kapitanowi zabroniono stanąć dzisiaj u jej boku. Nikomu niczego nie zabroniono. To po prostu... Okłamuj ich, jeśli musisz, Zalkorisie, ale nie oczekuj, że ja... Będę przysłuchiwał się twoim kłamstwom w ciszy. Człowiek ma rację. Admirałowie, proszę o spokój. Jesteśmy wdzięczni, że kapitan Shepard chce reprezentować Tali Zora na tym procesie. Tali, oskarżono cię o sprowadzanie getów do wędrownej floty. Przyznajesz się do winy? A nie patrzcie na tego, co przyszedł tutaj z nami. No nie mogła tego zrobić. Jak Tali mogła to zrobić w czasie służby na Normandii? Dla jasności, Shepard, Tali nie jest oskarżona o przywożenie całych getów. Tylko części, które mogły same się aktywować. Ale nigdy nie wysłałabym do floty aktywnego geta. Wszystko, co wysyłałam, było nieaktywne i niegroźne. Wyjaśnij więc, jak gety zajęły statek, na którym pracował twój ojciec. O czym pani mówi? Co się stało? Tali? Z tego co wiemy, gety zabiły wszystkich na Alarei. Łącznie z twoim ojcem. Co? O Kila! Rozumiem sens tej rozprawy, admirałowie, ale w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo wędrownej floty. Normandia stoi w gotowości, żeby wam pomóc, jak tylko będzie trzeba. Dziękuję. Kwariańskie oddziały szturmowe próbowały odzyskać statek, na razie bez powodzenia. Shepard, musimy odzyskać Alarei. Najbezpieczniej byłoby zniszczyć statek. Ale jeśli interesuje cię honorowa śmierć zamiast wygnania... Interesuje mnie znalezienie ojca, Bosztet! Zamierzasz odebrać Alarei getom? To niezwykle niebezpieczne. Z waszym pozwoleniem, admirałowie, owszem. Dobro floty jest najważniejsze, a Tali... Musi znaleźć ojca. Zgoda. A jeśli zginiesz podczas tej godnej misji, twoje imię zostanie oczyszczone, Tali.
Omówimy to później. Zatem postanowione. Spróbujecie odbić Alarei. Macie zezwolenie na opuszczenie Rai. W hangarze pomocniczym będzie czekał na was prom. Uważaj na siebie, Tali. Rozprawa będzie kontynuowana po twoim powrocie lub orzeczeniu twojej śmierci w akcji. Dziękuję, że zgodziłeś się odzyskać Alarei, Shepard. Admirałowie wyglądali na przekonanych, że mój ojciec już nie żyje, a nie wiem. Nie dowiemy się niczego, dopóki tam nie dotrzemy. Jak się trzymasz? Wzięli cię pod niezły ostrzał, jeszcze zanim powiedzieli ci o ojcu. Wiedziałam, że będzie niedobrze, ale oskarżenie o zdradę to coś, na co nie można się całkowicie przygotować. A mój ojciec... nie wiem. Może nie zginął. Nie mają pewności, że nie żyje. Zwyczajnie nie wiem, Shepard. I muszę się dowiedzieć. Chcesz jeszcze z kimś porozmawiać, zanim ruszymy? Możemy porozmawiać z admirałami. Może dowiemy się, jaki mają punkt widzenia. Ale wątpię, żeby udało się nam kogoś przekonać w prywatnej rozmowie. Ruszajmy. Dobra. Im szybciej dotrzemy na Alarei, tym szybciej dowiemy się, co się stało. Shepard. Droga do hangaru pomocniczego prowadzi przez salę konklawę, w której teraz jesteś. Podstawiony prom jest nieuzbrojony. Przyjąłem. Gety na Alarei zapewne zbudowały kolejne egzemplarze. Spodziewaj się silnego oporu. Skoro tak... Ale to myślę, że wyruszymy tam już w kolejnym odcinku, bo tak mówiłem, no wiele takich mętryk w głowie się pojawił. Teraz pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem, chociaż no... Nie chciałbym wywołać kłótni w komentarzach. Zobaczymy w kolejnym odcinku, w jaką stronę to pójdzie. No lecimy tam. Myślę, że warto by było ze wszystkim jeszcze tutaj pogadać na miejscu, bo zawsze gadamy. Mam nadzieję, że to nie jest strata czasu, czy cennych minut wręcz. No, ale widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.